My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachów w trybie nie sypał. No i co? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Pierwszy raz w tej roli. Tak, pierwszy raz. Łukasz Jankowski, Jacek Liziniewicz. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Piachem w tryby będziemy sypać. Sabotażyści zawsze chodzą trójkami. My jesteśmy w studio, a na wrocławskim rynku w cieple południowego słońca, na południe od nas, bo my w Warszawie, a na południowym zachodzie siedzi sobie Janusz Życzkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór panom redaktorom, dobry wieczór państwu. Tak, rzeczywiście wrocławski rynek i okoliczności przyrody, okoliczności, prawda, meteorologiczne sprzyjają temu, żeby w taki, a nie inny sposób tutaj państwa przywitać i też zaprezentować to wspaniałe miejsce. Jest trochę przechodniów, jakiś ruch się mimo poniedziałku odbywa. Wrocław na rynku zwłaszcza nigdy nie śpi. Każdy, kto był, ten wie, zwłaszcza jest tak piękna pogoda. No dobrze, ale my nie o pogodzie chyba będziemy mówić, tylko o wyborach samorządowych, bo mamy oficjalne wyniki do sejmików, mamy wydrukowane na kartkach i jakoś tak szybko policzyli. Tak, szybko policzyli. Lat temu 5, w poprzednich wyborach to był czwartek, więc dość dawno. Ale a jeszcze chyba te wybory z 2014 roku to liczą do tej pory. Bo to prawda, do tej pory są wątpliwości. 20% głosów gdzieś znikło. Zdarza się, teraz było co nieco inaczej, szybko policzone. Mamy wyniki, PiS wygrywa i to wyraźnie więcej niż to wskazywał sondaż Exit Poll. Ale jest tak, są eksperci i są eksperci, panowie. My tutaj przewidujemy, opowiadamy o polityce, jak będzie, że być może PiS wygra, że to jest wyrównana kampania, ale są tacy znawcy, którzy naprawdę biją nas na głowę, bo mają takie przewidywania. Zobaczcie państwo i wy, panowie, zobaczcie, jakim to specem od polityki zagranicznej jest pewien znany i powszechnie lubiany redaktor telewizyjny. Prawo i Sprawiedliwość zejdzie w okolice poniżej 20 punktów. Róbcie screeny, a potem ewentualnie się ze mnie śmiejcie. Napisał 7 lutego Tomasz Lis, ale to nic. Tomasz Lis 7 lutego mógł się pomylić, a Roman Giertych walczył dalej. Roman Giertych jeszcze dzisiaj, jak państwo widzą na tym twecie, jeszcze dzisiaj nas zapewniał parę godzin temu, że to Koalicja Obywatelska jest bliska wygrania wyborów do sejmiku. No, to jest naprawdę wyjątkowa stajnia ekspertów. Ale do tej stajni jeszcze wpuśćmy pali kota, żeby wszystko było. Dzisiaj rano, widzą państwo, nie, to było, przepraszam, wczoraj, jeszcze w ciszy wyborczej, więc nie wiem, czy przesłuchuje pan Janusz Palikot poza swoimi problemami natury prawnej. Przy okazji, panie Janusz, niech pan odda pieniądze wierzycielom. To jeszcze dołożył może kolejne problemy, bo napisał, to absolutny koniec PiSu 7 kwietnia o godzinie 11:14. No tak, ten absolutny koniec PiSu wygląda tak, że PiS wygrywa o 3,5% punktu procentowego wybory do sejmików. No i co? Są eksperci. Jarosz Palikot nie powiedział, ile Ruch Palikota zdobył w tych wyborach i ile mandatów ma w sejmikach. To prawda. Ale rzeczywiście z tymi prognozami, no niech rzuci kamieniem, ten, który się nigdy nie pomylił. Ja to mam takie wrażenie, że moje prognozy się nigdy nie sprawdzają. Zawsze ale stawiam... Ale przewidywałeś 20% dla PiSu za dwa miesiące? Szczerze powiedziawszy, jeszcze w sobotę myślałem, że tych sejmików będzie dokładnie jeden. Prawa i Sprawiedliwości obstawiałem tylko Podkarpacie, a tu się okazuje, że i Podlasie, i Lubelszczyzna zmobilizowana i rzeczywiście wygrywają, wygrywa tam Prawo i Sprawiedliwość. Więc też bym, ale chyba największą prognozą, nie wiem, czy pamiętasz taką, która przeszła do historii, to był Łukasz Warzecha, który twierdził, że prezydent Andrzej Duda nie zostanie prezydentem i zostanie rozgromiony przez Bronisława Komorowskiego. A później, jak już nawet prezydent Andrzej Duda wygrał wybory, to Łukasz Warzecha twierdził, że miał rację. No
tak się da. Więc może Tomasz Lis też miał rację. Wyrozumiały jest Janusz. No wróćmy do Tomasza. A zobaczymy Lisa, właśnie, zobaczymy, czy równie wyrozumiały jest Janusz. Może na wrocławskim rynku tej wyrozumiałości jest mniej. Śmiejemy się z Tomasza Lisa, czy nie? Ja się zawsze poczuwam do skomentowania Tomasza Lisa, ponieważ Tomasz Lis to jest zielonogórski towar eksportowy. Jak wiecie panowie, ja również z Winnym Grodem jestem związany. No i tak, jeśli chodzi o Tomasza Lisa, to fakt, że wieszczył już koniec PiSu. Była taka książka również, ale to chyba nie jego autorstwa. Natomiast, no więc właśnie. Natomiast dziś wpadł mi w oko X, bo już nie tweet, tylko X, Marcina Paladę, który cytował właśnie byłego redaktora, a obecnie chyba bardziej propagandystę, który mówił, że PiS to nadal potęga i że musi postępować znacznie bardziej rozwinięta depisyzacja Polski, bo te wyniki wyborów jednak pokazują, że PiS ma się bardzo dobrze, więc można oczywiście sprawdzić, ale Marcin Paladę właśnie udostępnił taki cytat tutaj z pana Lisa i tak się sprawy mają. No cóż, to jest jednak ekspert, pomylić się o 75% w swoich przyznaniach, jak widzieliśmy, to nic. Ale najlepsze jest to, że w naszym życiu publicznym nikt niczego nie sprawdza. Można wypisywać wszystko, co się żywnie podoba, a dalej w niektórych kręgach uchodzić za eksperta. O, gdybyśmy tak eliminowali tych ekspertów, to nie wiadomo, czy który by się ostał. To prawda. Pamiętam kiedyś takiego dziennikarza Rzeczpospolitej, który napisał, że wybory w Warszawie na pewno wygra Patryk Jaki i on o tym zaręcza. Skończyło się co nieco. A właśnie nie było takiego sondażu. Pamiętasz, jest słynny sondaż sprzed 5 lat, kiedy zbadano, na kogo głosowałaby cała Polska i wyszło, że cała Polska by chciała, żeby jednak Jaki był prezydentem, a nie Trzaskowski. To był jeden z najwspanialszych sondaży w historii w ogóle polskich sondażowni. No dobrze, panowie mili, rada jest taka, nie przewidujemy, naprawdę, ale już przewidujemy, to żadnych konkretnych liczb nie podajemy, ani dat, uczymy się z historii. I z horoskopów przede wszystkim, stworzenia horoskopów. Horoskopy, jak państwo wiedzą, są tak ułożone, że nic konkretnie z nich nie wynika, tylko zawsze się sprawdzają i tak samo warto postępować w polityce. A mógł Tomasz Lis napisać, że po prostu wszyscy wygrają? Mógł napisać. No dobrze, ale nie tylko Tomasz Lis dwa miesiące temu błysnął, nie tylko błysnął Roman Giertych dzisiaj, czy wczoraj Janusz Palikot, ale mamy dla państwa cały worek złotych myśli dzisiaj. Joanna Mucha na początek, kiedyś Platforma Obywatelska, a teraz ugrupowanie Szymona Hołowni Polska 2050, bo tu zaczyna się, proszę państwa, tłumaczenie, co się właściwie stało, że PiS ma nie jeden, a cztery lub nawet pięć województw pod swoją władzą. Jest pierwsze wytłumaczenie, śpieszy wyjaśniać Joanna Mucha. Elektorat PiSu to jest elektorat, który najczęściej jest zameldowany i głosuje w tym samym miejscu. To nie są ludzie, którzy pojechali na majówkę, to nie są ludzie, no, taką kwietniową majówkę. To nie są ludzie, którzy gdzieś właśnie spędzali czas poza swoim domem. Więc ich mobilizacja... Więc mają pod bokiem, rozumiem, swoją komisję wyborczą, tak? Komisja wyborcza jest blisko. Natomiast rzeczywiście nasz elektorat albo gdzieś wyjechał, albo nie dojechał właśnie do swojego byłego miejsca, znaczy swojego miejsca zameldowania. Ale może ta... Wszystko jasne, winna jest kwietniowa majówka. Nie dojechali. Wyjaśnione. Nie dojechali. Jeszcze tam były szersze te takie wytłumaczenia, które mówiły o tym, że dlatego, że termin był wybrany tydzień po świętach, to już drugi raz studenci na przykład nie jechali do swoich rodzinnych domów i przez to Platformie to zaniżyło wynik, ale problem jest tylko taki, że co sam Donald Tusk ustalał. Właśnie, bo ten termin ustalił znany pisior, to ustalił Donald Tusk wrednie, wrażą, wkradł się w szeregi. Janusz Życzkowski. To samo mówił Jacek Sutryk dziś na nagraniu, bo jak wiecie państwo, Jacek Sutryk jest znanym wrocławskim youtuberem, chociaż może nie, na YouTubie nie ma swojego kanału, na Facebooku często nagrywa filmiki i dzisiaj
nagrał filmik. To jest w ogóle mistrzostwo, ten filmik, dlatego że on się rozpoczyna jak wszystkie filmiki Jacka Sutryka. Przychodzi Jacek Sutryk do pracy i zastanawia się, co by dzisiaj zrobić. I gdybyśmy nie wiedzieli, że wczoraj były wybory, to po pierwszych kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu sekundach tego filmu, a w dzisiejszych produkcjach facebookowych to jest naprawdę bardzo dużo czasu, to nie wiedzielibyśmy, że wczoraj właśnie tutaj mieszkańcy Wrocławia zdecydowali, że będzie druga tura wyborów i że Jacek Sutryk ma potężny problem, dlatego że zdobył tylko 34% poparcia. No i Jacek Sutryk również narzekał na tę frekwencję i mówił, no tak, no pogoda była wspaniała, no pojechaliście, prawda, na majówkę w kwietniu. Ale gdzie jeżdżą na majówkę mieszkańcy Wrocławia, skoro wszyscy jeżdżą do Wrocławia na majówkę? No więc właśnie, może ci z Wrocławia pojechali na przykład, nie wiem, Sobótkę odwiedzić, prawda, powspinać się tutaj w okolicznych różnych górach i wzniesieniach. No, Jacek Sutryk tego dokładnie nie wyjaśnił, natomiast ma ból głowy z wynikiem wyborów. No bo jednak... Ale to jeszcze na Dolny Śląsk i do Wrocławia wrócimy, bo tam bardzo ciekawy wyścig nas czeka. Nawet mamy specjalne materiały przygotowane, się państwo nie martwią. Ale mnie zastanawia jedna rzecz. Gdzie znikła cała ta opowieść o tym, że oto jak Wiadomości i TVP Info będzie już we właściwych rękach i będzie mówić prawdę, którą, tak jak rozumiem, Donald Tusk, to wtedy cała Polska Wschodnia znowu będzie głosować na Donalda Tuska. Gdzie to się podziała ta narracja? Bo pamiętacie, przez ostatnie, tam od 2015 do 2023, to wszystkiemu winne było TVP. Wystarczyło włączyć wtyczkę, tu nie zadziałało. Redaktorze Januszu, Dolny Śląsk, Wrocław ma pomysł, dlaczego z kolei ta myśl się nie sprawdziła, że wystarczyło tylko siłowo policyjną pałką przejąć i taką siłą ochroniarzy z prywatnej firmy wystarczyło przejąć telewizję. Może to wina wszystko Marka Czyża, no bo to na to by wychodziło. No. Nie, słuchajcie, no to jest generalnie właśnie opowieść, która dziś jest już wkładana gdzieś na tych dalszych i wyższych półkach księgozbioru wcześniej totalnej opozycji, dziś totalnej władzy. I mamy jak najszybciej o tej opowieści zapomnieć. Po prostu, no, wyszło jak wyszło. Po co drążyć temat? A to jest tylko, aby podrążmy temat, bo to wywiad pani minister Joanny Muchy jest tak smakowity, że podamy go państwu w dwóch częściach. Była zupa na początek, a teraz zdaje się mamy jeszcze drugie danie, żeby ta opowieść była pełna. To raz jeszcze zanurzmy się w tych wyjaśnieniach, w strumieniu myśli pani poseł Joanny Muchy. Ale też uważam, że za jakąś część tych wyników odpowiada PiS, ale w inny sposób niż o tym myślimy. Mówię tutaj o wyznaczeniu daty tych wyborów. Ja sobie zdałam sprawę z tego wczoraj, kiedy szłam na wybory z moim synem i wypytywałam go o jego znajomych, jego kolegów. Jeden nie przyjeżdża, dlatego że to młodzi ludzie, tak? Zameldowani z rodzicami bardzo często, bo jeszcze nie mają swojego stałego miejsca. Ale mieszkają gdzie indziej zapewne. Studiują w innych miastach, więc tak. Nie przyjechali. Nie przyjechali, dlatego że tydzień wcześniej byli u swoich rodziców na świętach. I to nie jest tak, że to są dzieci, które stać na to, żeby przyjechać tydzień po tygodniu dwa razy. Aha, czyli pani stawia tezę, że granie Prawo i Sprawiedliwość celowo wybrało takie terminy, że wiedziało, że to zdemobilizuje młody elektorat, który można podejrzewać, że zagłosuje w wyborach parlamentarnych na koalicję rządzącą teraz. Absolutnie tak. Stawiam taką tezę. Podjąłem dzisiaj decyzję o wydaniu rozporządzenia. Formalnie prześlemy je do Państwowej Komisji Wyborczej wraz z kalendarzem wyborczym, ale decyzja zapadła. Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. No i ja się was pytam, panowie, kiedy Donald Tusk wstąpił do PiSu, bo ja ten fakt przeoczyłem, a to jednak ważna byłaby informacja.
Ja odkrywam Joannę Muchę. Naprawdę, panowie, to jest geniusz. Po prostu geniusz, polityczny strateg, ktoś, kto winien rozpracowywać wszystkie takie i podobne historie dziś i w przyszłości. Po prostu słucha się tego z zapartym tchem. Tak, ale to znany geniusz jednak Joanna Mucha. Ja pamiętam, jak ona kiedyś uproszczała plotki. Miały być tak proste, że aż nie umiem tego wytłumaczyć. To rzeczywiście tak było, ale no, pytanie teraz, skoro Joanna Mucha jest tak mądra i wie, kto przyjeżdżał, a kto nie przyjeżdżał, to może coś z tego wynika na drugą turę, bo może... Czy w drugiej turze też to będzie działać, bo powiedzą, że kolejny weekend to jest majówka, więc nie przyjadą. A może na majówkę nie przyjadą? Na przykład, bo przyjadą na wybory. Wszystko to jest strasznie skomplikowane i to wszystko jest wyższa tak, matematyka. Że niestety ten PiS jest, proszę państwa, wszędzie. I państwo myślą, że już po prostu jak hydra, że już się udało wygrać, a ten PiS po prostu, jak już go nigdzie nie ma, to wyłazi z postaci Donalda Tuska i kieruje nim. Był taki ostatnio bardzo popularny serial o takim grzybie, który kierował ludźmi, oglądany The Last of Us chyba się nazywał. Prawie wszyscy młodzi go oglądali, więc może rzeczywiście PiS kieruje Donaldem Tuskiem. I jak patrzę na niektóre działania premiera, to ja byłbym w stanie w to uwierzyć, że tam jest za kulisami sterowany przez Jarosława Kaczyńskiego. Coś na polaryzację jest grane. Donald Tusk, dalej będziemy obserwować ruchy premiera, bo czasami rzeczywiście są ciekawe, muszę państwu powiedzieć. Nie wiem, ile mamy czasu w tej części, czy jeszcze jest... Czyli jeszcze mamy czas, dostaję taką informację od nieocenionego wydawcy, to skoro mamy czas, to kolejny temat przed nami, bo te wybory nie tylko wpływają na potok myśli pani minister Joanny Muchy, ale też wpływają na relacje w koalicji. Zobaczmy. Chciałby pan, żeby pański kolega, wicemarszałek Czarzasty, został marszałkiem rotacyjnym? Czy to jest aktualne, czy już nie? Panie redaktorze, ja do rotacyjności w funkcji politycznych mam własny stosunek i nawet jest taki... Pamiętam, rotacyjna to może być kosiarka. Mój zwrot, tak. No bo też pan dobrze wie, panie redaktorze, uśmiech na pana twarzy szeroki mówi wszystko, że tego typu układanie historii politycznych na lata to raczej jest mało prawdopodobne. Czyli, panie marszałku Czarzasty... Może pan nie zostać tym marszałkiem rotacyjnym. No, ale na pewno do marszałka Czarzastego nie powiemy tak, jak Anna Maria Żukowska powiedziała do marszałka Hołowni. Punkt czwarty. Kandydatami koalicji na marszałka Sejmu Rzeczypospolitej są pan Szymon Hołownia w okresie od dnia 13 listopada 2023 roku do dnia 13 listopada 2025 roku, pan Włodzimierz Czarzasty w okresie od dnia 14 listopada 2025 roku do końca kadencji. Żeby było jasne, ten ostatni fragment to jest fragment umowy koalicyjnej parafowanej przez liderów Donalda Tuska, także przez lidera Lewicy, czyli Włodzimierza Czarzastego i przez dwóch liderów Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz też się pod tym podpisali. No ale to jest dokument tylko podpisany. I co panowie, jak to będzie, znaczy, z tym marszałkowaniem dla pana Czarzastego? To jest podstawowa sprawa. Już nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i już w zasadzie Lewica mogła się spodziewać, jak to będzie wyglądać, bo już przeżywał to Paweł Kukiz. Przecież pamiętacie, że była dokładnie ten sam numer. PSL mówi, no dobra. Są cztery frakcje w tym PSL-u, poprzednim razem było, no to tam pan Zgorzelski zostanie pierwszym marszałkiem, a drugi miał być Kukiz. No i oczywiście Kukiza wyślizgali z całego interesu. No więc teraz no, ten biedny Czarzasty, no przecież nie urodził się wczoraj, no chłop tak samo z PZPR-u. Przecież to jest w DNA obydwu tych partii, że już raz z obsadzonego stanowiska nie oddamy nigdy, chociażby chyba, że nas wyrzucą. Nie, absolutnie w to nie wierzę. Absolutnie, jeżeli politycy coś podpisali, to na pewno będą to realizować.
to jest tak trwałe jak 100 konkretów Donalda Tuska na 100 dni rządów Janusz Rzeczkowski. Co na to Wrocław? Czy Wrocław wierzy w zapisy umowy koalicyjnej, czy bardziej wierzy w taktykę polityczną marszałka Zgorzelskiego? Słuchajcie, no, szanowni państwo, no, zaczyna się gumkowanie różnych historii, różnych okoliczności, a to zapisu umowy koalicyjnej. No przecież te zapisy to były jak amen w pacierzu. Pamiętamy, jak ci wszyscy mężowie, żadnej damy akurat przy podpisywaniu umowy koalicyjnej nie było. Gdyby była, być może kobiecym okiem spojrzałaby na to i powiedziała, że nie dotrzymacie tego. Ale oni podpisali, złożyli, no dziś widzimy jak jest. I z tym gumkowaniem podobnie mamy również w kontekście wyborów samorządowych. Nie wiem, czy dzisiaj pokażemy jeszcze to zdjęcie tych dwóch liderów Koalicji Obywatelskiej. No więc tam też cudownie wyparowali liderzy, więc takie powszechne gumkowanie to jest chyba coś, czego możemy się spodziewać w najbliższych czasie. Oczywiście, że mamy to czasie, gumkowanie. Tak? Ale ja mam rozwiązanie na ten problem, na przyszłość. Doskonale jest opisane w Ojcu Chrzestnym. Tam jak rozmawiały rodziny mafijne, to żeby jedna drugiej nie oszukała, to brano tak zwanych zakładników. Ale tych zakładników brano z takiej rodziny, która słynęła z tego, że mściła się do chociażby do ostatniej kropli krwi. Więc no, może trzeba takiego zainwestować w jakiegoś sycylijskiego zakładnika, który w razie czego mściłby się na tym, który nie dotrzymał umowy. W tym wypadku na PSL. Było o gumkowaniu, to zobaczmy faktycznie, bo wydaje się, że no nie wiem czy w umysłach polityków Platformy, ale na pewno w umysłach grafików Platformy Obywatelskiej Koalicja Demokratyczna jakby się skurczyła w ostatnim czasie. Jak powiedziałem, że tą umowę podpisywało czterech panów i zostało tylko dwóch. Trochę jak na słynnym zdjęciu Stalina, któremu w tym przypadku Jeżow, ale potem kolejni towarzysze znikali ze zdjęcia, aż w końcu został sam. Nie chciałbym porównywać, bo to oczywiście może być nietaktowne. Znajmy granice rzeczywiście, ale jest to zabawne. Wymazuje się ze zdjęć i tak nagle już koalicja ta demokratyczna to już nie ma tam ani PSL-u, ani nie ma trzeciej drogi, ani nie ma tego. Właśnie, a może są, może są. No skąd no pan, gdzie? Skąd pan wiesz, kogo Trzaskowski reprezentuje na tym zdjęciu? Może on na przykład wszystkich, którzy nie są Donaldem Tuskiem. Być może tak jest, że w tej chwili już Rafał Trzaskowski będzie lepszym Czarzastym niż Czarzasty jest Czarzastym. Nie, może tak chyba, będzie. Chyba niestety tutaj zbiera PSL i cała reszta to, co sami zasiali, bo przecież Trzaskowski ich raz oszukał w czasie wyborów prezydenckich. No teraz i cóż, i teraz już ich nie potrzebują, no, po prostu najzwyczajniej. Te sylwetki tam są, tylko są wyświetlone, znaczy trzeba je wyświetlić za pomocą jakiegoś specjalnego projektora, że to jak coś na zasadzie takiego, prawda, atramentu sympatycznego, że po prostu w takiej okoliczności dopiero się pojawiają. One się pojawiają, kiedy popatrzymy na tą grafikę po prostu pod innym kątem. Zjeżdżowali przystawki, że trzeba skropić cytryną. Pan. Na przykład, prawda? I podgrzać. Coś takiego. Coś takiego. Internauta na Twitterze napisał, zjeżdżowali przystawki. Bardzo mi się to podoba. Rzeczywiście przystawki stały na tej grafice zjeżdżowane. Ale to też jest ciekawe, jeżeli sam nie możesz wygrać z PiS-em, to dodaj sobie wyniki innych komitetów i już wygrywasz. Jak zabraknie w wyniku Lewicy i Trzeciej Drogi, to ciekawe, czy sumują przed Konfederację w pewnym momencie. Ale Konfederacja też jest z nami, dodajemy, byle mieć więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Jest ciekawe, jest też ciekawe, czy jest granica, po której PSL powie dość. Bo ja coś czuję, że chyba nie ma takiej granicy. Znaczy, w sensie już tyle łyknęli, bym powiedział, żab i różnego rodzaju zniewak, że chyba Donald Tusk może z nimi wszystko zrobić w tym momencie. No to poprzednia koalicja z Platformą przetrwała 8 lat. Ta trwa 4 miesiące i też jest ciekawiej, więc zobaczymy może. Dużo bardziej intensywnie się wszystko dzieje. Intensywniej. Obiecywałem państwu i obiecywałem Januszowi Rzeczkowskiemu, że będzie Wrocław, bo nie bez kozery, nie przez przypadek dzisiaj z Wrocławem się łączymy, bo to będzie miasto, gdzie będzie dość ciekawie. Mamy tutaj obrazek, że Jacek Sutryk głosuje.
Ja tam patrzę, coś jest w tle, ale nie bardzo. A ktoś, przepraszam, zaraz zobaczę, cóż tam takiego się dzieje. Stracił głowę. Stracił. Aha, ucięty człowiek, widzę rzeczywiście, bo tam państwo widzą. W trakcie gumkowania. W trakcie, tak, to jest to państwo jest zjeżowanie wyborcy. Widzimy, to jest zjeżowanie wyborcy na żywo, zjeżowanie, tylko poła nogi zostało, ale naprawdę nie wiem, po co pan prezydent Sutryk zjeżował pół wyborcy w lokalu wyborczym, nie mam bladego pojęcia. Ale muszę, jak już jesteśmy przy Wrocławiu i drugiej turze, to muszę naprawdę wyrazić wyrazy współczucia dla mieszkańców Wrocławia, bo trudna decyzja przed nimi, czy postawić na pana Sutryka, czy na panią Bodnar. No nie wiem, pani Bodnar nie wyjeżowywuje, czy nie wymazuje wyborców ze zdjęć. Trudniejsze zdjęć, by było tylko wybór między Szczerbą a Jońskim. To by było tylko dobrze, to oddajmy głos najbardziej zainteresowanemu. Janusz Rzeczkowski, rzeczywiście ludzie dziwnie znikają na zdjęciach Jacka Sutryka, cały czas się przyglądam i faktycznie Bogu ducha człowieka wymazali ze zdjęcia, tego już nie rozumiem, bo to, że wymazali Hołownię, Kosiniaka... Ale dlaczego tego, buty zostawili? Ja nie rozumiem, ale dlaczego wyborców i czemu buty zostawili, to jest dziwne. Ale dobrze, to może didaskalia, może to szczegół, a tu we Wrocławiu poważny bój się zanosi. Nie wiem, co jest lepszy, może kto jest mniej zły. No nie wiem, redaktorze Januszu, pan wyjaśni, co tam się u was na tym Dolnym Śląsku dzieje. No, dzieje się wiele i państwo wiecie najlepiej, bo przecież od miesięcy, żeby nie powiedzieć od lat, Wrocław i Jacek Sutryk nie schodził z pierwszych stron gazet, czołówek wiadomości. Przecież te wszystkie sprawy, o których także na antenie telewizji Republika mówiliśmy, jakieś rady nadzorcze, jakieś rady programowe, jakieś obyczajówki w ratuszu, jakiś handel samochodami, czy też słynny dyplom słynnej uczelni NBA, MBA, przepraszam. NBA to nie, to no, są te zawody. W zasadzie bez różnicy w tym wypadku. Ale właściwie tak. Więc to wszystko musiało się odbić czkawką potężną Jackowi Sutrykowi. Do tego, jeśli nałożymy jeszcze chleb codzienny, powszedni i problemy Wrocławia, na przykład z korkami, z źle działającą komunikacją miejską, z jakimś takim chaosem urbanistycznym, no to był gotowy przepis na katastrofę wyborczą i to 34% Jacka Sutryka to jest właśnie oblicze tej katastrofy. No, po drugiej stronie jest kandydatka trzeciej drogi, czyli słodka zemsta koalicjanta, bo Izabela Bodnar, która pojawiła się właśnie w tym wyścigu o fotel prezydenta, no to mamy takie jednak tutaj wrażenie, że to jest jakiś chytry plan i też jakieś wojny na szczytach koalicji rządzącej. Tutaj Donald Tusk się wystawił trochę, to też trzeba zauważyć, bo Donald Tusk poparł Jacka Sutryka i poparł wbrew temu, co uważają i co chcieliby działacze Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, czy panowie i czy państwo wiecie, ale właśnie tutaj był wielki zgrzyt z tym związany, że Donald Tusk poparł Jacka Sutryka, a Platforma we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku niekoniecznie. Więc tym po drugim przegranym tych wyborów we Wrocławiu jest Donald Tusk, który teraz no, pewnie głowi się, co zrobić przed drugą turą. A Izabela Bodnar właśnie w czasie kampanii też mówiła: Donaldzie, mnie poprzyj, mnie. No Donald nie posłuchał, a co zrobi teraz przed drugą turą, to już możemy się zastanowić tutaj wspólnie, jaka będzie, prawda, jaka będzie reakcja. Co do tego, który z kandydatów zyska większość, no to... Bo możemy próbować pododawać sobie te poszczególne głosy poszczególnych kontrkandydatów Jacka Sutryka. I jeśli odstawimy na bok Prawo i Sprawiedliwość, czyli tam Łukasz Kasztelowicz miał ponad 19% głosów, no to głosy z bezpartyjnych samorządowców pewnie na Izabelę Bodnar. To samo wrocławianie dla wrocławian, tutaj Robert Prigan, kandydat Konfederacji, Robert Grzechnik. Jak sądzę, Konfederacja chyba będzie się przyglądać jakoś
jakoś beznamiętnie temu pojedynkowi, ale mogę się mylić oczywiście. Więc co do zasady, Jacek Sutryk może mieć przechlepane w tej drugiej turze. Ale Jacek Sutryk jest wykształconym człowiekiem, wykształconym samorządowcem. Jak już powiedzieliście, zrobił ten dyplom z zarządzania biznesowego MBA. A dzisiaj to trzeba też, tylko dodam, bo on dzisiaj się pochwalił. Tak, pochwalił się. I że zapłacił, i, chyba, i tak. Że zdał, i że wszystko tam się zgadza. Chyba nie wie do końca, co zrobił publikując. Tak? To jest jak człowiek nagle dostanie niski wynik i to jest przykład polityka, który wbrew własnej woli się znajdzie w drugiej turze wyborów i zagląda mu widmo porażki w oczach i robi rzeczy dziwne. I tak, opublikował te dokumenty Jacek Sutryk i wynika z nich następująco. Za tego typu studia, na przykład na SGH, dość renomowanej warszawskiej wyższej uczelni, nawet bardzo renomowanej, trzeba zapłacić 60 tysięcy złotych. Tymczasem w Kolegium Tumanum Jacek Sutryk zapłacił 9,5 tysiąca, więc okazyjna cena. Nie, ale to przedsiębiorczy znaczy się człowiek. Będzie dbał o budżet Wrocławia. Może, ale tam pół urzędu jeszcze zrobiło ten dyplom. Tak, ale nie, dość, że przedsiębiorczy, to jeszcze jakiś zdolny, zobaczcie. Bo Jacek Sutryk rozpoczął studia na Kolegium Tumanum w październiku, zapłacił za nie w kwietniu, czyli patrzcie, trochę za darmo postudiował, też trzeba umieć, a odebrał dyplom już w czerwcu. Już w czerwcu, na zeszyt. Dyplom na zeszyt w czerwcu odebrany i pan jeszcze... Ale stypendium jeszcze nie miał, bo to jeszcze takie byłby, gdyby jeszcze na tym zarobił, to by było... No tak, ale zapłacił, ale trochę postudiował na zeszyt i twierdzi, że taka była umowa. Nie wiem z kim, czy z uczelnią, czy z rektorem, nie doprecyzował tutaj, z kim była ta umowa, ale to jest ciekawy przykład człowieka, który znalazł się w pewnej matni, chyba obawiam się, matni drugiej tury wyborczej. To jest ciężkie położenie, panowie. Dziś we Wrocławiu wszyscy zastanawiają się, co stanie się z kotem Wrockiem. Natomiast Jacek Sutryk chyba w konkurencyjnej telewizji informacyjnej dziś wieczorem powiedział, że w żadnym wypadku nie pozostawi kota Wrocka. I gdyby miał się wyprowadzić z ratusza, to kota zabierze ze sobą. Izabela Bodnar, kiedy pytałem ją kilka miesięcy temu, co zrobi z kotem w przypadku wygranej, powiedziała, że kot zapewne wyprowadzi się, ale jeśli będzie chciał zostać, bo koty oczywiście przywiązują się do miejsca mniej niż do właściciela, to ona też stworzy kotu odpowiednie warunki. Będzie wojna o kota. Duch samych swoich na Dolnym Śląsku ma się dobrze. Doskonale. Tak. Wojna o kota jest przed nami, nieważne od tego. I proces kto... jeszcze musi się odbyć o kota. O kota i areszt o kole, kota. O roweru nie wspomnę. No i wszystko się zgadza. Wszystko, czas płynie, a ludzie... pozostają niezmienni. Właśnie czas płynie. A propos tego, my musimy pędzić i na chwilę opuścimy Dolny Śląsk i przeniesiemy się w zupełnie inny rejon Polski, na Podlasie, bo tam bardzo ciekawa sytuacja w sejmiku. Jest spad. PiS ma 15 mandatów. Koalicja, wszystkie inne partie razem z Konfederacją mają również 15 mandatów. No i PiS musi z kimś koalicję zawrzeć. Może z kimś z PSL-u, a może z jednym bardzo specyficznym i znanym, powszechnie znanym wśród wielbicieli memów radnym do sejmiku. Zobaczmy, bo to jest ikoniczna postać, ikoniczna twarz zadecyduje o losach, czy podejmie decyzje, jakie będą losy Podlasia. Zobaczmy. Listy Konfederacji są coraz mocniejsze. Właśnie dołączył do nas Stanisław. Panie Areczku, derechajło. Panie Areczku, ale tak na poważnie. Może pan więcej zarobić, ale 15 października głosuje pan na Konfederację. Tam są kandydaci na piątkę. Jestem z województwa podlaskiego. Tu żyję, pracuję i działam społecznie. Jestem w czołówce memów w kraju. Duda, Kaczyński, ja. Kto się by chciał codziennie oglądać moją twarz na lodówce? To jest to, na czym będziemy myśleli ze znajomymi, żeby zrobić kampanię. Rok temu pojawiły się kubki z moją twarzą w sprzedaży wysyłkowej w internecie. To szybko wysłaliśmy pismo, więc to zniknęło. A teraz jestem sobie akurat na wycieczce w Paryżu z dziećmi i tam dostaję szereg wiadomości, że jestem sławny na wybrzeżu polskim. Nad Bałtykiem, gdzie pełno moich magnesów. Ja sobie myślę,
Kto się by chciał codziennie oglądać moją twarz na lodówce? Czy to znaczy, że chcesz się odchudzać, czy chcesz lepiej jeść? Stanisław Derehajło, w jego rękach, między innymi... Od mema rękach. Do bohatera. Tak to jest. Może kiedyś jakiś film na ten temat powstanie. Być może nowy wicemarszałek, a może i marszałek województwa, kto wie. Ale tak rzeczywiście pachnie jakąś dobrą fuchą dla pana posła sejmiku. Panie Areczku, ja biorę 13 tysięcy brutto na funkcję wicemarszałka. Jutro znamy koalicję. Oczywiście to jest żart, z żadnych takich propozycji. Ale to PiS-owi bliżej do zrobienia koalicji, bo pewnie trudniej wyciągnąć posła PiS-u z radnego. Z to są ale Konfederacja zapowiedziała bardzo wysoki próg wejścia. W tę koalicję powiedziała, że będzie targować i oczywiście ważny jest program Konfederacji i ważne jest, co Konfederacja chce zdziałać w sejmiku. Ale pan Areczek o tym wie? To się okaże. To nie jest, to są dwie różne rzeczy. Z jaką walutą będą te rozmowy, czy polityczną, czy walutą memów? Ja daję 3 memy z panem Areczkiem, a ja daję 4 memy. Będzie to na pewno... I dyplom MBA. Tak, jeszcze dorzucam dyplom MBA Kolegium Tumanum. Tak, rzeczywiście. A czy było śmieszniej, pan Stanisław Derehajło był kiedyś wicemarszałkiem tego województwa, kiedy rządziło tym województwem Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji i się pokłócił z PiS-em, stąd poszedł do Konfederacji. A takie zranione uczucie polityczne ciężko czasami jest zaleczyć, więc to mogą być bardzo trudne negocjacje. Ale na pewno parę memów nam przybędzie po tych negocjacjach, więc będzie o czym mówić. Właśnie o czym mówić, bo musimy się spieszyć. Czas nas goni, więc przechodzimy od razu do wielkich przegranych. Żeby nie było, że tylko mówimy o tych, co wygrali, że o PiS-ie, o Platformie, że się wszyscy cieszą. Tu się rozgrywają prawdziwe dramaty. Właśnie, a tu mamy prawdziwe dramaty, zobaczmy. To jest Legnica. Po 22 latach urzędowania fotel prezydenta Legnicy stracił właśnie Tadeusz Krzakowski, który zajął 3. miejsce i uzyskał trochę ponad 15% głosów według oficjalnych danych. 22 lata rządu, zwłaszcza, że pan Tadeusz postawił na taką rzeczywiście ciekawą formę, niestandardową formę kampanii, bo zrobił sobie spot z dinozaurami, ale to niestety nie pomogło. Okazało się, że w Legnicy fanów dinozaurów jest tylko 15%. Autoirania nie zadziałała. Nie zadziałała. Dramat na Dolnym Śląsku, tak, o którym warto powiedzieć, warto nie wspomnieć. Dinozaury po prostu nie poskutkowały. No nie, i to jest jednak, może gdyby odbliżyć... Może gdy się trochę odmłodzi ten wiek i granice... Właśnie. Gdyby może jeszcze ale jaka będzie nastolatkowie mogli. Słuchajcie, bo tam mamy starcie Koalicji Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiada się niezwykle interesujące to starcie. To tam będzie... pani Śliwińska, pan Kupaj, więc znane, rozpoznawalne twarze z Legnicy. I tutaj wyborcy myślę, że będą mieli używanie przez te 2 tygodnie, bo... I od eventu do eventu, i od konferencji do konferencji, na później wybory, no i już bez dinozaurów. No niestety, ale gdyby rzeczywiście ten limit szedł do 5 lat na przykład, to myślę, że wielu fanów dinozaurów w tym wieku jest i oni mogliby pana Tadeusza wspomóc w tej kampanii i dopiero byłoby wyrównanie. Wtedy byłaby pierwsza tura, pozamiatane. No dobrze, a propos pozamiatania, to na koniec... Kalisz, Gdynia czeka, ale to zanim Kalisz i Gdynia, a może Gdynia, bo Gdynia jest ciekawa, pokażmy Gdynię, tam też prezydent, który rządził przez lata, pan Wojciech Szczurek, który rządził lat 26, nie wszedł do drugiej tury, to też jest wielki przegrany, ale najbardziej mi się spodobał punkt 4, czyli Janusz Krzysztof Zemanek, obecny wójt gminy Wilkowice. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem, ani nazwiska, ani nazwy gminy. Proszę mnie sprawdzić, jakby co, też województwo, to województwo śląskie. Był jedynym kandydatem do fotela wójta gminy. I co zrobił? Przegrał. I to jest
jest jednak... To już można mieć poczucie przegranej gry całkowicie, jak się przegrywa z samym sobą. Czyli co, rozumiem, ale co w takim wypadku? Stanowisko zostaje nieobsadzone? Druga tura może. We Wrocławiu to mógłby kot sprawować funkcję. Na przykład. A tutaj nie wiadomo. Gdyby było alter ego, to może to alter ego powinno wtedy wygrać, ale nie wiem, czy istnieje alter ego pana wójta, no tak czy inaczej. A może wylosują, może jest to okazja do zrobienia eventu w gminie i wylosowania, kto ma być wójtem. Skoro jedyny kandydat nie wygrywa wyborów, to może losowanie będzie najlepsze. No dobrze. Cośmy opowiedzieli. Jeśli ktoś czuje się urażony, to bardzo najmocniej, serdecznie przepraszamy. Nie mieliśmy na uwadze nikogo, żadnych uczuć. Ale piasek w tryby będziemy sypać właśnie, dalej. Ale piasek w tryby sypiemy. Janusz Życzkowski, Wrocław. Kłaniam się państwu. A w Warszawie Jacek Liźniewicz. Dziękuję. Dobranoc. I Łukasz Jankowski. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. To był taki trochę wyjątkowy, powyborczy program. Jutro kto będzie sypał piasek w tryby, to się okaże już jutro. Tak więc trzeba bardzo czujnie oglądać Telewizję Republika. Do zobaczenia. My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w tryby nie sypał.